Niecodzienna kolekcja powstaje w Przemyślu w mieszkaniu heraldyka hobbysty Andrzeja Winiarskiego. Na zamówienie muzeum w Malborku podjął się on wykonania herbarza wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Autor znany jest także m.in. z wykonania herbów szlachty polskiej. Przygotowany w ten sposób zbiór obejmuje 36 herbów rycerskich wielkich mistrzów zakonu Najświętszej Maryi Panny, zwanych popularnie krzyżakami. Najbardziej znanymi z tej listy są herby Konrada Wallenroda i Ulricha von Jungingena, poległego w bitwie pod Grunwaldem. Te herbarz odnośnie wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, on jest inny niż wszystkie herbarze, jakie istnieją na świecie. Po prostu występują tylko dwie barwy. Biała i czarna. Tworzenie herbarza Winiarski rozpoczął w czerwcu tego roku. Przy zbieraniu informacji korzystał m.in. z internetu oraz opracowań XVI-wiecznego heraldyka pruskiego Marcina Murinusa. W miarę możliwości wszystkimi środkami dochodzę do tego, by jak najdokładniej poznać genezę danego herbu, danych herbarzy. Cała kolekcja jeszcze w grudniu ma trafić do Malborka. Będzie zdobiła jedną z cel tamtejszego zamku muzeum. Na koniec przypomnienie głównych tematów dnia.